Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiaj tak na bieżąco będziemy komentowali jedno z głośnych wydarzeń, a mianowicie parę lat temu doszło do wtargnięcia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do siedziby Tygodnika Wprost. Wtedy cała Europa dowiedziała się o tym, że łamane jest wolność słowa, łamane jest, można powiedzieć, też praworządność. Chciano odebrać wtedy komputery i pamiętam, że pan redaktor Latkowski to bronił tego laptopa, nie chciał oddać. Jak niepodległości, bronił jak niepodległości. A dzisiaj, 21 lutego, doszło do podobnej sytuacji, jednak nie chodzi tu o Tygodnik Wprost, a chodzi o wydawnictwo Freedom naszego kolegi, mojego kolegi Tomka Stali, gdzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła na teren właśnie wydawnictwa, do jego domu oraz do działki letniskowej, żeby też przeszukać. Mianowicie szukano publikacji antysemickich oczywiście. Jak podaje portal Magna Polonia, tutaj przytoczę właśnie tytuł, pilne zaczęły się naloty ABW na niezależne wydawnictwa. Oficjalnym powodem najścia były książki świętej pamięci doktora Dariusza Ratajczaka wydane w roku 2022. Na miejscu obecne były 3 osoby ze służb, w tym ABW, policja, prokurator, łącznie ponad 20 osób. Nawiedzona siedziba wydawnictwa Freedom i prywatne mieszkanie właściciela. Jednym z takich tytułów, które też zostały zarejestrowane, to była książka księdza Trzeciaka Talmud o Gojach. Była też książka Win Judy oraz też książki kolegi Patlewicza, między innymi Mord w Krakowie czy Mord Rytualny w Rzeszowie. Ogólnie rzecz biorąc, panie Stanisławie, mamy do czynienia z walką z wolnością słowa. Mamy, myślę, że taki przygrywkę do sytuacji z Niemczech z lat 30., gdzie te nieprawomyślne książki palono na stosie, panie Stanisławie. Czy pan też tak uważa? No, poniekąd są analogie, tylko wie pan, ja mówiłem już dawno, od wielu lat to mówię, że komunizm nie może długo wytrzymać bez terroru. I te wydarzenia pokazują, że etap umizgów się kończy. Wie pan, kiedyś tam, że tu tego będzie demokracja, że tu wolność słowa, wszystko tego, a tu nie. Narzędzia terroru w międzyczasie zostały stworzone. Głównym narzędziem terroru to są właściwie dwa. Mowa nienawiści, no i antysemityzm jako szczególna jej odmiana. Tak jak za czasów sowieckich, po rewolucji bolszewickiej w Rosji, była agitacja kontrrewolucyjna. To była taka myśl o zbrodnia. A teraz są dwie myśli o zbrodnie wprowadzone, mowa nienawiści i antysemityzm. No i to jest dobre na wszystko. Najpierw się zacznie od antysemityzmu, no bo to jest najłatwiej. Tym bardziej, że teraz Republika Federalna Niemiec pozostaje w strategicznym partnerstwie z Izraelem. No więc nic dziwnego, że tutaj, że tak powiem, nasila się w naszym Bantustanie, w generalnym gubernatorstwie, nasila się walka z antysemityzmem. Wie pan, w generalnym gubernatorstwie to jest albo jedno, albo drugie. Albo się Żydów zapędza do gazu, albo się ich nosi na rękach. A teraz, ponieważ tutaj rewolucja komunistyczna jest w pełnym natarciu w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, no to teraz nosimy Żydów na rękach. Czym to się skończy, to nie wiem. Prawdopodobnie nas zaczną zapędzać do gazu. No bo co z nami robić? No trzeba będzie... Każdy, kto tam zostanie oskarżony o mowę nienawiści, albo o antysemityzm, albo o inne myśli o zbrodnie, no to będzie musiał być wtrącony, wie pan, do obozu. No nie ma rady.
Obóz w Gostyninie wszystkich nie pomieści. W związku z tym trzeba będzie otworzyć te chwilowo nieczynne obozy, no i tam wremontować infrastrukturę i zatrudnić jakiś personel, wartownicy i wykonawcy, wie pan. No bo to przecież porządek musi być. Komunizm bez terroru długo wytrzymać nie może, no i właśnie przyszedł ten etap, kiedy wkraczamy w etap surowości. Ja tu jeszcze bym przypomniał, że jak podaje portal Magna Polonia, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zgłoszenie to było z artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i dokonało go Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ja sprawdziłem ten artykuł tej ustawy, że kto publicznie de facto zaprzecza zbrodniom, o których mowa w artykule pierwszym, on jest dość długi i tam między innymi tam zbrodnie są nazistowskie, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości. No, to jest ten słynny artykuł, proszę pana, który potem w 2018 roku był nowelizowany, ta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, bo to, o co pan czyta, to jest tak zwane kłamstwo oświęcimskie. To jest artykuł 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a w 2018 roku w obliczu mnożących się takich publikacji o polskich obozach zagłady, rząd chciał tutaj użyć tego samego narzędzia dla ochrony reputacji narodu polskiego, bo nie Rzeczypospolitej Polskiej. No i nowelizacja polegała na dopisaniu do tego artykułu 55, artykułu 55a. I on tam właśnie przewidywał penalizację tak zwanego kłamstwa obozowego. No ale co się wtedy stało? No, środowiska żydowskie podniosły klangor aż pod niebiosa. To może jeszcze by nie było takie groźne, gdyby nie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, ostrzegł rząd polski, że jak się nie opamięta, jak nie wycofa tej nowelizacji, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Co miał na myśli Departament Stanu, to nie wiem. No w każdym razie rząd z podwiniętym ogonem się z tej nowelizacji wycofał i w tej chwili mamy tylko kłamstwo oświęcimskie. No nic dziwnego, że komendantura obozu w Oświęcimiu troszczy się o reputację tego obozu, także jasne. Ja też na ich miejscu bym się troszczył. Rudolf Hess też by się troszczył. Jeszcze chciałbym tutaj przypomnieć wtedy wypowiedzi różnych historyków, jak była ta sytuacja związana z nowelizacją ustawy, że środowiska historyków związanych właśnie z Żydami, czyli pan Abraham Grabowski, pan profesor z Kanady, czy pani Engel King, czy inni, podnosili głosy sprzeciwu wobec temu projektowi, ponieważ on miał godzić w swobodę badań. Tak, panie Jarosławie, ta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej z tym artykułem 55 była uchwalona w 1998 roku. Obowiązywała 20 lat. I nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 godzi w swobodę badań naukowych, proszę pana, ogranicza wolność słowa i tak dalej. Dopiero jak po 20 latach podjęta została ta próba nowelizacji, o której mówiłem, no to została tutaj, klangor się podniósł pod niebiosa. Jasne, ja to rozumiem. Środowiska żydowskie, zwłaszcza te organizacje żydowskie przemysłu Holokaustu, bardzo, że tak powiem, czujnie pilnują swojego monopolu na martyrologię. Bardzo czujnie, bo z tego jest szmal ogromny. To tak jak pisze to w nieśmiertelnym poemacie Janusz Szpotański, w nieśmiertelnym poemacie Towarzysz Szmaciak, Janusz Szpotański pisze, że z wszystkiego można szmal wydostać.
tak jak za okupacji z Żyda. No to teraz Żydzi z wszystkiego szmal próbują wydostać, no i z powodzeniem. Jeśli chodzi o, wie pan, antysemityzm, no to mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest to pojęcie bardzo pojemne. Bardzo pojemne. O tym, co jest antysemityzmem, a co nim nie jest, to nie decydują władze naszego Bantustanu, czy tam jakichś innych Bantustanów, tylko Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. I ona między innymi uznaje za, tam nie wiem kto teraz kieruje, kiedyś to Abraham Foxman kierował, taki jegomość. No i ona za antysemickie uznaje opinie na przykład takie. Opinie, że w Stanach Zjednoczonych środowiska żydowskie mają duże wpływy w sektorze finansowym, w mediach i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto zna sytuację, chociażby tak pobieżnie w Stanach Zjednoczonych, to wie, że to prawda. To wie, że to prawda. No przecież te Goldmany, Sachsy to się tam znikąd nie wzięły, tylko właśnie z Wall Street, wie pan. Więc mają wpływy w sektorze finansowym jak najbardziej. Mają wpływy w mediach. No przecież są takie, tak zwana prasa międzynarodowa w Stanach Zjednoczonych istnieje. No i w przemyśle rozrywkowym połowa Hollywood, no to jest właśnie, to są te środowiska żydowskie. Więc to jest oczywista oczywistość. Co z tego wynika? Jak ja wniosek wyprowadzam z tego, że Liga Antydefamacyjna, a więc ta komórka, która decyduje o tym, co jest antysemityzmem, a co nim nie jest, stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Co z tego ma, po co to robi, to jest osobna sprawa, tylko stwierdzam fakt, że stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Jeżeli tak się sprawy mają, no to ja wyciągam z tego następny wniosek, że w takiej sytuacji antysemitą może nie być tylko albo dureń, albo świnia. Bo jeżeli ktoś nie zauważa tego znaku równości między antysemityzmem a spostrzegawczością, no to znaczy, że jest durniem, że jest durniem. A jeżeli zauważa, ale udaje, że nie zauważa, nie, z różnych powodów, na przykład ze strachu albo z chęci zysku, z chęci zrobienia kariery i tak dalej, no to świnia. Więc albo dureń, albo świnia. Z taką sytuacją, ale to jest wszystko na tle, to się wszystko odbywa na tle, to jest jeden tylko z odcinków, który się odbywa na tle tej rewolucji komunistycznej, która, jak już wspomniałem, przewala się przez Stany Zjednoczone i Europę. Tyle tylko, że ona jest prowadzona według innej strategii niż rewolucja według strategii bolszewickiej. Bo w strategii bolszewickiej, to jak pamiętamy, tam terror się zaczął od samego początku. I to taki no, Dzierżyński tam wszystkich we krwi, całą Rosję we krwi utopił przy pomocy... Ale tylko te elity, nazwijmy to, burżuazyjne. Nie, początku. Nie, proszę pana, od burżuazyjnych się zaczęło, a potem wszyscy. Ale nie, no potem wszystkich, ale tam no, do tego ale, do czasu Dzierżyńskiego to... Chodzi mi o to, że terror się zaczął od samego początku. I tak, proszę pana, gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, to znaczy likwidacja własności prywatnej, masowy terror, no i masowe duraczenie. A według tej nowej strategii, według której ta faza rewolucji jest prowadzona, no to tak jak Antoni Gramsci tutaj radził w latach 20. jeszcze XX wieku, na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. No i to jak masy, te rzesze mikrocefali zostaną oduraczone, wbije się im do głów, że cztery nogi dobre, dwie nogi złe, to one już będą do poziomu instynktów im to zejdzie.
A na wszelki wypadek narzędzia terroru zostały stworzone, tak jak mówiłem, antysemityzm i mowa nienawiści. No i to, no wie pan, mowa nienawiści, to tam wszystko wejdzie, bo co to jest mowa nienawiści? No to jest każda opinia, która się nie podoba partii i rządowi. No to wtedy, a tu tajne służby, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którym tam służą, że tak powiem, już trzecie pokolenie ubeckich dynastii, no to ona wszystko zrobi. Co tam? Zresztą teraz, jak się zmienili ci szefowie, no to w podskokach to zrobią. Także wkraczamy w etap surowości, który prawdopodobnie skończy się na dołach z wapnem, bo to bez tego się nie obejdzie. Albo trzeba będzie uruchomić chwilowo nieczynne obozy. Przypomniał dwa nazwiska, mianowicie ksiądz Trzeciak, który no ostatnio nie ma zbyt dobrej pasy, jeżeli chodzi o walkę o wolność słowa i wolność sprzedaży, publikowania i reklamowania jego publikacji, bo jak państwo pewnie pamiętają, pod koniec listopada zostaliśmy usunięci z targów książki katolickiej w Lublinie, które odbywały się na Kulu. I właśnie jednym też z takich powodów to była książka księdza Trzeciaka, który ma być tutaj przykładem takiego polskiego zajadłego antysemityzmu. A druga rzecz to jest świętej pamięci doktora Tajczak, który w jednym ze swoich wykładów i czy też publikacji poruszył kwestię związaną z tak zwanym kłamstwem oświęcimskim. Tak, panie Stanisławie? Tak, ale w jaki sposób to zrobił? Otóż on był wykładowcą akademickim na Uniwersytecie w Opolu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No i tam napisał taki skrypt dla studentów, w którym, zatytułowany Tematy niebezpieczne, w którym to zawarł opis poglądów tak zwanych negacjonistów Holokaustu. Tacy negacjoniści istnieją. No i głoszą rozmaite poglądy. Na przykład David Irving. On nawet do więzienia został w Austrii wtrącony pod tym zarzutem. I doktor Ratajczak, który uważał, że studenci powinni znać takie rzeczy, skoro to jest uniwersytet. No to sporządził taki skrypt, w którym tam te poglądy tych negacjonistów przedstawił. No i został za to wyrzucony z uczelni. Tam przez jakichś takich gorliwców, wie pan, politruków tamtejszych. No i skończyło się to dla niego tragicznie, bo jak już był nieboszczykiem, to zajechał, proszę pana, jako nieboszczyk na parking takiego supermarketu. No i tam siedział w tym samochodzie jako już nieboszczyk. I tak policja go znalazła już w dosyć zaawansowanym stadium rozkładu. Także tak to się dla niego skończyło. Ja tutaj chciałbym jeszcze przypomnieć taki film Kłamstwo z 2016 roku, który dotyczył sprawy Debory Lipstadt z Davidem Irvingiem. I jeżeli ktoś z państwa nie oglądał, to jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, no to z jednej strony zachęcam, ponieważ jest to film nakręcony w sposób doskonały, jeżeli chodzi o propagandę. Ja pamiętam, że w ostatnie święta puściłem to mojemu bratu i on po 15 minutach powiedział, że nie da się tego oglądać, ponieważ jest tak nacechowany negatywnymi skojarzeniami z tym głównym bohaterem, czyli Davidem Irvingiem, gdzie przedstawia się go do jakiegoś takiego z jednej strony potwora, bo jest takie ujęcie, gdzie on przemawia i przemawia w sposób taki bardzo ekspresyjny. Jest to oczywiście odwołanie do przemówień Adolfa Hitlera, także można zauważyć, że Adolf Hitler miał bardzo duży talent oratorski, to temu nikt nie może zaprzeczyć. Oczywiście, że tak. I to nawet pan profesor Kucharczyk w swojej książce na temat narodowego socjalizmu, gdzie na okładce jest zdjęcie, jak Adolf Hitler stoi gdzieś w takiej pozie i to było wytłumaczone, że to było zdjęcie z jego przygotowań do przemówień. Tak, bo on ćwiczył to przed lustrem. Zresztą wie pan, nie on jeden, panie Jarosławie. W seminariach duchownych
podobnie jak w szkołach oficerskich. Ja widziałem to w Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Tam są takie sale, gdzie ci zarówno klerycy, jak i ci podchorążowie, no, którzy potem będą musieli przemawiać, jedni i drudzy, jedni kazania głosić, drudzy tam przemawiać do żołnierzy przed frontem pododdziału, uczą się przemawiać i są lustra takie, przed którymi oni właśnie ćwiczą mowę ciała. Także to Hitler nie robił nic innego, co to jest rzecz znana od dawna. Do tego to chciałbym jakby sprowadzić, a mianowicie osoby o odmiennych poglądach, osobom o odmiennych poglądach przypisywane są różne bardzo negatywne cechy. Z drugiej strony ze środowisk tych filosemickich mamy do czynienia z negowaniem przedstawiania postaci Żyda, czy to w literaturze, czy to w filmach, gdzie właśnie ten Żyd jest przedstawiony jako ta postać zła, postać, która knuje, postać, która chce zrobić komuś krzywdę. Ale z drugiej strony przekłada się, przerzuca się to właśnie na antysemitów. Panie Jarosławie, przecież wiadomo, to jest rzecz powszechnie znana, że po wojnie były produkowane rozmaite takie fałszywe dokumenty na temat tak zwanego Holokaustu, czyli masakry tych europejskich Żydów dokonanej przez Niemcy w czasie wojny. I bardzo wiele takich uchodzących za dokumenty niepodważalne zostało zdemaskowanych jako fałszerstwa. Na przykład był nawet na podstawie jednej takiej książki, którą napisała rzekomo Żydówka, jako dziecko ocalała tutaj w środkowej Europie. Ona nie precyzowała dokładnie, skąd ona tam, o ile pamiętam, skąd ona uciekała. Ale uciekała lasami i tam wilki się nią zaopiekowały. Tańczące z wilkami. Potem nawet film został nakręcony na tej podstawie. Ta książka została przetłumaczona na 18 języków, o ile dobrze pamiętam. No i ale ktoś dociekliwy, jakiś taki, wie pan, podejrzliwiec, doszedł po nitce do kłębka, że ta kobieta w ogóle nie jest Żydówką. Ona nigdy nie była tutaj w środkowej Europie. Całą wojnę spędziła w Belgii. Belgijka. Tylko zwietrzyła, wie pan, możliwość zarobienia szmalcu. I inne dokumenty takie są w ten sposób podważane i demaskowane. I mnóstwo jest takich świadectw, więc ci negacjoniści, oni być może, ja ich wszystkich poglądów nie znam, no ale to oni być może tam w niektórych sprawach idą zbyt daleko, ale to ma podstawy. To ma podstawy, bo bardzo, no daleko nie szukając, Jerzy Kosiński. Jerzy Kosiński napisał Malowanego ptaka. No i to jest taka książka, można powiedzieć, oprócz takich wspomnień właśnie martyrologicznych o Holokauście, to jest to książka pornograficzna. Jest to książka pornograficzna, ja to czytałem. Tam on przypisuje chłopom polskim, tam gdzieś w Małopolsce, gdzieś koło Tarnowa, skąd tam pan pochodzi, to on przypisuje takie wyrafinowania, wie pan, wyrafinowane zboczenia seksualne, że to nawet, jestem przekonany, że to nawet takich awangardowe środowiska w Nowym Jorku musiały wprowadzić w osłupienie. I to jest treść tej książki. Ale naprawdę to było tak, że rodzina Jerzego Kosińskiego, mimo że wszyscy w okolicy wiedzieli, że oni są Żydami, rodzina Jerzego Kosińskiego nigdzie się nie ukrywała, przetrwała okupację bez żadnej krzywdy. Bez żadnej krzywdy. Więc Kosiński to wszystko zmyślił. Potem
Pani tam, no, Siedlecka. Proszę? Siedlecka? Pani Siedlecka, tak. Tak. Chciała sprawdzić tego Kosińskiego, no i tam ruszyła śladem tego malowanego ptaka. Rezultatem jej tej weryfikacji była książka Czarny ptasior. Ona go tam zdemaskowała. No, ale proszę pana, jej też nie uwierzono od razu, bo Kosiński tu, proszę pana, biedny Holokaust, dziecko Holokaustu i tak dalej. No i przyjechał jakiś reporter amerykański, już nie pamiętam jego, żeby sprawdzić Joannę Siedlecką. No i przekonał się, że Kosiński wszystko wyssał sobie z palca, że Joanna Siedlecka napisała prawdę w tym Czarnym ptasiorze. No i skończyło się na tym, że Kosiński został znaleziony w wannie jako trup z torbą plastikową owiniętą wokół głowy. Tak, w Nowym Jorku. No nie w Polsce, tylko w Nowym Jorku. Ja tutaj jeszcze chciałbym państwu przypomnieć książkę Ireneusza Lisiaka, gdzie właśnie jest opowieść i o Kosińskim, i też właśnie o tej tańczącej z wilkami, bo to była historia taka, że ona przemierzyła pół Europy, tamte wilki ją chroniły. Ona wylądowała, zresztą jej ojciec był oskarżony i ponoć nawet kolaborował z Niemcami, dlatego oni w ogóle wyjechali bodajże do Kanady i tam na przypływie jakiegoś takiego dotknięcia Boga nagle przyznała się do tego, że jest Żydówką. Padła tak? na pomysł, że można z tego szmal wydostać. Proszę pana, bardzo dosyć obszernie na ten temat pisze pan Piotr Witt w takiej książce, zresztą znakomitej, to jest dwa tomy, Kroniki paryskie. Kroniki paryskie. Znakomita książka. Więc on tam dosyć dokładnie o tych właśnie sprawach pisze. On tak na marginesie, bo to nie jest główny przedmiot jego zainteresowania, ale wspomina o tym. Ja już tak na koniec bym państwu przytoczył pewnego klasyka, później powiem kogo, który opisywał właśnie stosunek Żydów przed I wojną światową do Polaków. Stosunek niektórych grup żydowskich do Polaków jest nie tylko niegodziwy, ale wręcz wprost nieprzyzwoity. Prawie w tej samej chwili, kiedy liberałowie żydowscy drwiącym tonem w imię rycerskości żądają od Polaków, aby głosowali za zupełnym równouprawnieniem Żydów w ramach w radach miejskich, w tej samej chwili Litwacy odgrywają rolę rusyfikatorów u nas, nawet obrażając nas. A Żydzi poznańscy wręcz głoszą, że zawsze walczyli przeciw Polakom w interesie Niemców. No i naturalnie upominają się o łapówkę. A propos obecnego menu i listy lektur, jest to cytat z Bolesława Prusa. Proszę pana, ale to jest wszystko, to się wszystko potwierdza. Na czym miało według, proszę pana, i to nie w czasach Bolesława Prusa, tylko w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy w 1920 roku rozpoczęła się, już tak jak się ta nawała bolszewicka została odparta, to się rozpoczęła dyskusja w Sejmie, gdzie społeczność żydowska miała reprezentację polityczną. Rozpoczęła się w Sejmie dyskusja nad zasadami przyszłej konstytucji. I klub parlamentarny żydowski, bo tu mieli klub parlamentarny, domagał się, proszę pana, żeby zwarte skupiska ludności żydowskiej w miastach i miasteczkach miały status eksterytorialny. To tak. To było pojmowane, to równouprawnienie. Miały status eksterytorialny. No, to się nie udało. Poza Śląskiem, który tam miał autonomię, to w konstytucji marcowej zwyciężyła zasada unitarności państwa. No ale takie postulaty były. Co więcej, proszę pana, przypomnę taki fragment pamiętnika, jak on się nazywa, Hipolita Korwina-Milewskiego. 70 lat wspomnień. On w czasie konferencji wersalskiej był w Paryżu.
No i tam u takiego hrabiego Orłowskiego był na śniadaniu, w którym uczestniczył również Rothschild. I Rothschild, on tam głównie ten Hipolit Korwin-Mileski się przysłuchiwał rozmowie Rothschilda z tym gospodarzem, hrabią Orłowskim. I Rothschild powiada tak, proszę pana, panuje takie przekonanie, że Żydzi mają jednolity pogląd na wszystko. Mówi, to nieprawda. Na przykład pan Trocki i ja w sposób zasadniczy różnimy się w poglądach na gospodarkę. Natomiast powiada, jest jedna sprawa, wokół której cały Izrael, on używa tego określenia, na tego terminu na określenie diaspory żydowskiej. Izrael, cały Izrael, ma jednakowy pogląd. Tą sprawą jest honor Izraela. No i dalej kontynuuje i powiada tak. Dopóki ten pan, mając na myśli Romana Dmowskiego, będzie Polskę reprezentował na konferencji pokojowej w Wersalu, to my to traktujemy jako policzek wymierzony w Izraela. I powiada, my znamy wszystkie wasze cele i wy spotkacie nas na drodze do każdego swojego celu. Na drodze do Lwowa, na drodze do Wilna, na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska Pruskiego, czyli Górnego, na drodze do Śląska Cieszyńskiego. Wszędzie nas spotkacie i to nie jako sojuszników oczywiście, tylko jako przeszkodę. I chcę, powiada na koniec Rothschild, chcę, żeby pan hrabia to wiedział i żeby powtórzył komu trzeba. No, więc taki był stosunek Żydów w czasie konferencji. Tych, Rothschild jest bardzo reprezentatywny. No i teraz wspominanie o tym może zostać uznane albo za antysemityzm, albo za mowę nienawiści, krótko mówiąc, za albo jedną, albo drugą myśl o zbrodnie. I to pokazuje, proszę pana, że wkraczamy w etap surowości, który prawdopodobnie skończy się dołami z wapnem. Tak, proszę państwa, to jest nasz bieżący komentarz do sytuacji związanej z wejściem do siedziby wydawnictwa Freedom przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to komentarz też historyczny, publicystyczny, gdzie dotknęliśmy moim zdaniem ważnych tematów, o których powinniśmy pamiętać, żeby się też nie dać zastraszyć, żeby też znać wiedzę i cały czas będziemy walczyć o wolność słowa, żebyśmy mieli wszyscy dostęp do różnych zdań, różnych publikacji, żeby tak naprawdę porównać, kto co mówi, kto co uważa. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Też oczywiście wszystkim polecam wspieranie nas poprzez Buy Coffee, gdzie można postawić kawę panu Stanisławowi Michalkiewiczowi oraz jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, no to serdecznie polecam, prosimy o komentarze, prosimy o lajki. Jeżeli chcielibyście państwo więcej takich bieżących komentarzy, dajcie nam znać właśnie jakimś wpisem, dajcie znać, czy też się wam podobało. Dziękuję serdecznie państwu, dziękuję panie Stanisławie. Książka dostępna na kapitalbook.pl.